14-latka śmiertelnie zatruła się tlenkiem węgla. Do tragedii doszło w poniedziałek wieczorem w Raciborzu. Biorąca kąpiel nastolatka została znaleziona nieprzytomna w wannie. Mimo trwającej ponad 60 minut reanimacji nie udało się jej uratować. Po wstępnie przeprowadzonych przez strażaków pomiarach stężenie tlenku węgla wskazywało na kilkukrotnie przekroczone normy. Już w przedpokoju urządzenia potwierdziły, że tlenek węgla jest obecny w tym mieszkaniu w stężeniu 120 ppm. Równolegle do realizowanych czynności resuscytacyjnych u poszkodowanej strażacy dokonywali pomiarów w pozostałych mieszkaniach w tym budynku. W innych mieszkaniach stężenia były zerowe. Na miejsce dojechał drugi zespół ratownictwa medycznego, który kontynuował resuscytację krążeniowo-oddechową. Lekarz podjął decyzję o zadysponowaniu śmigłowca lotniczego pogotowia ratunkowego. Z uwagi na złe warunki atmosferyczne śmigłowiec nie mógł wystartować. Obecny na miejscu lekarz stwierdził zgon dziewczyny. Tlenek węgla uwolnił się najprawdopodobniej podczas podgrzewania wody przez piecyk gazowy. W mieszkaniu, w którym doszło do tragedii, nie było zamontowanego czujnika tlenku węgla. To gaz bezwonny i niesłyszalny. Brak czujnika to jednak nie jedyne popełniane błędy. W momencie, kiedy oszczędza się energię, wymieniało się okna na szczelne. Wcześniej w tych mieszkaniach, gdzie mieliśmy piece kaflowe, były otwory nawiewne pod parapetami. Niestety mieszkańcy je pozaklejali, zamurowali, no i to powietrze, które jest niezbędne do spalania, nie było dostarczane. Jak nie jest dostarczane, no to w tym momencie ściąga się tlenek węgla do mieszkania, no i niestety dochodzi do zatruć. Na co wskazują również kominiarze, którzy w województwie śląskim początek tegorocznego sezonu grzewczego uznają za prawdziwie gorący. Wszystko za sprawą dużej liczby zgłoszeń związanych z tym, że u kogoś w piecu się nie pali, że piec gaśnie albo że wentylacja nie funkcjonuje prawidłowo. Niestety do tragedii wciąż dochodzi również z uwagi na fakt, że ludzie nie stosują się do zaleceń kominiarzy. Między innymi też montaż nawieczników okiennych, wymianę kratek wentylacyjnych na takie, żeby były w sposób ciągły otwarte. Jeżeli chodzi o, nie wiem, o piece opalone paliwem stałym, no to podwyższenie temperatury spalania. Mamy też ogromny problem z tym, że dużo piecy nie funkcjonuje prawidłowo przez to, że ludzie chcą oszczędzać na opale i ta temperatura spalania jest za niska, komin się smołuje, jest pożar sadzy, a resztę możemy sobie dopowiedzieć sami, bo to kończy się naprawdę różnie. W tym sezonie grzewczym ludzie palą dosłownie wszystkim, o czym już świadczą niechlubne statystyki przekazywane przez Straż Pożarną. Ta tylko od 1 października w całym regionie odnotowała 249 interwencji, w tym ponad 130 pożarów w budynkach mieszkalnych związanych z nieprawidłowym użytkowaniem urządzeń i instalacji grzewczych. Łącznie poszkodowanych zostało w nich 50 osób, z których dwie zmarły.